drodzy rolnicy, dostojni goście. Dożynki to święto polskiej wsi, od wieków wpisane w narodową tradycję. To czas radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Ten piękny staropolski zwyczaj stanowi ważny element naszej kultury i tożsamości. Jest najlepszą okazją do tego, by podziękować Bogu za zbiory, a także wyrazić nasz szacunek i ogromną wdzięczność Wam, drodzy rolnicy, za trud, jakiego dokonaliście, by zebrać zbiory z ziemi dającej nam wszystkim chleb. Niech tego chleba nie zabraknie w naszym powiecie. Starajmy się, aby jednoczył on nas wszystkich wokół wspólnych dla nas spraw. Nie zapominajmy, jak wiele zawdzięczamy rolnikom, bo to właśnie im w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia cierń i osed. Ale dzięki waszej pracy, drodzy rolnicy, ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli, waszej godności, powiedział święty Jan Paweł II w Niepokalanowie w 1983 roku. Słowa podziękowania kieruję również do pana premiera, pana wojewody, pana marszałka, pana burmistrza, państwa wójtów wszystkich gmin oraz do was, drodzy mieszkańcy powiatu radzyńskiego. Wspólnie osiągnęliśmy już bardzo wiele, ale chcemy zrobić jeszcze więcej i dlatego nie szczędzimy starań, by nasza mała ojczyzna rozwijała się jak najpiękniej i jak najszybciej. Bardzo dziękuję gminie Komarówka Podlaska za wspólną organizację dożynek, za wieloletnią i konstruktywną współpracę. Dziękuję i liczę, że jeszcze wiele wydarzeń wspólnie zorganizujemy. Drodzy rolnicy, wam oraz waszym bliskim życzę, aby codzienna praca przynosiła pomyślność i satysfakcję, przysparzając bezcennego dobra całemu społeczeństwu. Niech dzisiejsze święto, stanowiące podsumowanie całorocznego waszego trudu, będzie uwieńczeniem ciężkiej pracy, a serce niech pozostanie przy ziemi i tradycji swoich ojców. Niech będzie przykładem dla młodego pokolenia i uczy, że ziemia to matka, która daje pokarm. Szczęść Boże! Czcigodni księża, wielce szanowni goście wedle zajmowanych tytułów, stanowisk, szanowni rolnicy z terenu gminy Komarówka Podlaska i z terenu całego powiatu radzyńskiego, zarówno obecni tutaj na tym naszym święcie, ale jak również ci nieobecni, a którzy wytrwale pracujecie na swoich gospodarstwach. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy uczestniczycie w tym naszym gminno-powiatowym święcie plonów, w naszych dożynkach. Dożynki to jest taki bardzo szczególny, wyjątkowy dzień w życiu każdej wiejskiej społeczności. On jest wyjątkowy szczególnie dla rolnika, bowiem ten dzień, to święto, ono skłania nas do tego, że wyrażamy swoją wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za szczęśliwie zebrane plony. Uczyniliśmy to w kościele, uczestnicząc we mszy świętej, za którą bardzo serdecznie dziękuję księdzu dziekanowi Krzysztofowi Pawelsowi i za wygłoszone do nas słowo. Ale dożynki to jest też ten dzień, kiedy myślę wszyscy bardziej niż na co dzień zwracamy naszą uwagę w kierunku rolnika, w kierunku jego pracy. Uświadamiamy sobie, że to dzięki ciężkiej pracy, dzięki poświęceniu, zaangażowaniu rolnika trafia na nasze polskie stoły polski chleb, że mamy zagwarantowaną żywność. Przed chwilą otrzymaliśmy z panem starostą, z rąk starostów dożynkowych, bochen chleba.
przekazany nam przez starostów dożynkowych w imieniu wszystkich rolników. Ten bochen chleba jest takim pięknym, dożynkowym symbolem. On symbolizuje nam wszystkim właśnie dostatek, brak głodu. Symbolizuje to zapewnienie, że tego chleba tutaj i w gminie Komarówka Podlaska, i w powiecie radzyńskim, ale mam nadzieję w całej naszej ojczyźnie nigdy nie zabraknie. Ale żeby tego chleba nie zabrakło, to oprócz tego, że musi być błogosławieństwo Pana Boga, potrzebna jest wytężona praca nas wszystkich, począwszy od samorządu gminnego, a tam na Warszawie skończywszy. Potrzebna jest praca, troska, żeby rolnictwo było atrakcyjne, żeby rolnicy chętnie gospodarzyli na swojej roli, na swoich hektarach. Dzisiaj często jest tak, że rolnik woli wydzierżawić swoje pole na 30-letnią umowę dzierżawy, żeby zbudować tam farmę fotowoltaiczną. I oddaje tą ziemię na 30 lat, ziemię, która karmiła jego rodziców czy dziadków. Dzisiaj duże koszty produkcji, duża huśtawka cenowa powoduje, że rolnik jest mocno zniechęcony. A młodzi ludzie, którzy mogliby przejmować gospodarstwa rolne, chętniej szukają lepszego losu w mieście bądź za granicą i wolą tą przysłowiową pracę na tirze niż dojenie krów. Wolą pojechać do McDonalda niż zbierać owoce. Dlatego musimy wszyscy dołożyć tych starań, każdy na miarę swoich możliwości, żeby ta praca na roli była na tyle atrakcyjna, żeby młody człowiek chciał tutaj zostać, żeby gospodarstwa miały swoich następców, żeby polska ziemia pozostawała w polskich rękach, bo tyle Polski, ile polskiej ziemi. Szanowni Państwo, należy również maksymalnie odbiurokratyzować rolnictwo. Ileż ludzi tu żyjących na ziemi bardzo chętnie chciałoby trzymać nawet na własne potrzeby świnkę, krówkę na mleko. Tego nie czynią. Nie czynią, bo jest duży formalizm tego wszystkiego. Jeszcze 20-30 lat temu w każdym z tych gospodarstw były krowy, były świnie. To gospodarstwo utrzymywało siebie. Dzieci były nauczone pracy, odpowiedzialności. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj cała hodowla skupiona jest w kilku gospodarstwach, potężnych gospodarstwach. Myślę, że przyczyn takiego zjawiska jest wiele, ale te związane z nadmiernymi restrykcjami weterynaryjnymi również do tego się przyłączyły. Szanowni Państwo, chleb jest także symbolem jedności. Jest symbolem jedności, dlatego powinien zobowiązywać nas, żebyśmy w tych sprawach najważniejszych z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia narodu i państwa polskiego, żebyśmy byli jedno, żebyśmy stanowili jedno, nie dawali się dzielić. A czy tak jest? Myślę, że każdy z nas obserwuje to, co się dzieje wokół nas i widzimy pewnie lekko nawet oburzenie, a może nie lekko, jak prominentni opozycyjni działacze nawet na arenie międzynarodowej, tam w Brukseli, skarżą nasz rząd. Skarżą rząd bezwstydnie, blokując nawet te środki, które się Polsce należą. Rząd, który jest na pierwszej linii pomocy Ukrainie. Rząd, który tak szeroko otworzył granice dla uchodźców z Ukrainy. Rząd, który przeprowadził tyle reform społecznych, podatkowych. Rząd, który wspiera samorząd. W ramach Polskiego Ładu sama gmina Komarówka otrzymała przeszło 16 milionów złotych w tych dwóch edycjach. Rząd, który chce sprawiedliwych, niezależnych sądów. I ci ludzie na to nie patrzą. Skarżą, jątrzą i robią to w tych zbiurokratyzowanych instytucjach unijnych. Przecież to dla przyzwoitego człowieka jest odrażające. Tutaj, zwykłego człowieka, który tu żyje i pracuje. I takiemu działaniu trzeba mówić nie.
imieniu pana wicepremiera, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina, mam zaszczyt przekazać wszystkim państwu bardzo serdeczne pozdrowienia, a także wielkie podziękowania dla wszystkich rolników za waszą ciężką pracę, którą wykonujecie na rzecz Polek i Polaków, tak aby mieli co jeść. Z okazji dzisiejszej uroczystości pan premier wystosował do wszystkich zebranych list, który mam zaszczyt odczytać. Szanowny panie starosto, szanowny panie wójcie, szanowni państwo. Sierpień to dla polskich gospodarzy miesiąc wytężonej pracy od świtu do zmierzchu. To czas troski, by przy dogodnych warunkach udało się zebrać długo wyczekiwane plony. Wreszcie to czas szczególnej radości, kiedy po trudach i wysiłkach możemy wspólnie cieszyć się bogactwem i obfitością zbiorów. Dziękowanie rolnikom za plony, a Matce Bożej Zielnej za opiekę to w naszej ojczyźnie część wielowiekowej pięknej tradycji. Jej symbolem są wspaniałe wieńce kwiatów oraz zbóż, z których powstaje chleb goszczący później na polskich stołach. To rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe. W dniu dożynkowego święta proszę przyjąć serdeczne słowa uznania dla państwa wysiłków. Dzięki państwu polska żywność jest znakomitą wizytówką możliwości gospodarczych naszej ojczyzny. Szczególnie dziękuję wszystkim lubelskim rolnikom za całoroczny trud, za sumienność i wytrwałość, z jaką wykonują państwo swoją ciężką pracę. Dziękuję za szacunek, jakim darzą państwo polską ziemię, pielęgnując rodzime tradycje i zwyczaje, ukazując tym samym wielką siłę wspólnoty. Dzieląc wraz z państwem radość dzisiejszego święta plonów, życzę, by wysiłki, które podejmują państwo w codziennej pracy na roli, stały się dla państwa źródłem satysfakcji, a także zapewniały powszechny szacunek i wszelką pomyślność. Szczęść Boże! Podpisano wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. Dziękuję państwu bardzo. Przed chwilą w kościele wybrzmiały słowa: Bóg pobłogosławił, ziemia plon wydała. Zaiste, nie tak dawno, w piękne majowe dni, chodziliśmy po ścieżynach, w dróżkach, wśród pól, prosząc Pana Boga o to, aby zbliżające się plony były obfite. I to jest prawda. Dobro wraca. Dlaczego? Słyszymy o jakiejś suszy w Niemczech, o jakiejś suszy we Francji, w innych państwach. A ja państwu powiem dlaczego. Bo tutaj, na naszej podlaskiej ziemi, na naszej lubelskiej ziemi, w całej Polsce nie tak dawno, moi rodacy okazali wspaniałe dobro. Dobro ludziom, którzy potrzebowali pomocy. To nie znaczy, że zapominamy o przeszłości. My w pamięci mamy historię, ale wiemy, że kiedy zwraca się do nas drugi człowiek z prośbą o pomoc, to należy wyciągnąć pomocną dłoń. Z tego miejsca w imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i własnym podlaskiego chłopa chciałbym wszystkim tutaj zgromadzonym, a za pośrednictwem naszych przedstawicieli, wszystkim naszym rolnikom z serca podziękować za to dobro. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tutaj być, świętować z wami to święto plonów. Jestem w takiej troszeczkę roli jakby wieloosobowej. Będę reprezentował dzisiaj ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremiera Henryka Kowalczyka, marszałka województwa lubelskiego pana Jarosława Stawiarskiego, a także senatora Grzegorza Biereckiego i posła na Sejm pana Dariusza Stefaniuka. Pozwolicie państwo, że tutaj mam listy od pana marszałka i od pana wicepremiera. Pozwolicie, że odczytam tylko fragment. Wszystkim rolnikom składam wyrazy szacunku za ich codzienną pracę,
dzięki której mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe. Doświadczenia związane z pandemią i wojną na Ukrainie pokazały dobitnie, jak jest to ważne. Polski rząd wspiera rolników, wspiera polską wieś. Od 2015 roku przygotowujemy rozwiązania długofalowe oraz skutecznie rozwiązujemy bieżące problemy. Jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowaliśmy dopłaty do nawozów w wysokości blisko 4 miliardów. Stosujemy dopłaty do paliwa rolniczego i ubezpieczeń. Wsparcie otrzymali też producenci trzody chlewnej oraz sadownicy. To tylko niektóre przykłady naszych działań. Od przyszłego roku ponad 97% polskich rolników będzie otrzymywało płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej. Dzięki naszemu wnioskowi, popartemu przez szereg państw, Komisja Europejska odstąpiła w tym roku od wymogu ukorowania 4% gruntów. Dostrzegamy, że występują także trudności, ale ze wszystkich sił przeciwdziałamy. Wierzymy, że tylko wspólnie możemy wypracować skuteczne rozwiązania, które pozwolą na dalszy rozwój polskiej wsi. Z wyrazami szacunku, Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa. Pozwólcie także, że w imieniu Jarosława Stawiarskiego, samorządu województwa lubelskiego, senatora Grzegorza Biereckiego i posła na Sejm Dariusza Stefaniuka powiem krótko. Szczęść Boże wszystkim rolnikom. Szczęść Boże. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie na dzisiejsze Święto Plonów tutaj w Kolembrodach. Jest mi zawsze bardzo miło, iż mogę gościć w powiecie radzyńskim. Z tej okazji chciałbym podziękować serdecznie przede wszystkim staroście radzińskiemu, Radzie Powiatu Radzyńskiego, wszystkim samorządom podległym, ci, którzy bardzo ciężko pracują po to, aby rolnicy mieli lżej. Chciałbym również podziękować wszystkim kołom gospodyń wiejskich za trud, za wkład, za przygotowanie tych pięknych wieńców dożynkowych. One są symbolem ciężkiej pracy, ale i zarazem dziękczynienia Panu Bogu za obfite plony, za dar plonów, za to, że na polskim stole tutaj w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim nigdy chleba nie zabraknie.